10 najładniejszych stadionów w Polsce. Jest to oczywiście lista subiektywna i kieruję się tutaj swoim poczuciem gustu, w związku z tym zachęcam Was do stworzenia własnej listy najładniejszych stadionów w Polsce i przedstawienia jej w komentarzu. Stadion Tysiąclecia w Wałbrzychu powstał w 1966 roku, stąd też nazwa nawiązująca do rocznicy Chrztu Polski. Obiekt mógł pomieścić wówczas 25 tysięcy widzów. Dziś zostało jedynie 3,5 tysiąca miejsc siedzących na remontowanych w XXI wieku trybunach zachodniej i wschodniej. Obok stadionu powstał także kompleks sportowy, w którym był hotel, boisko treningowe, hala sportowa, siłownia, także kryta pływalnia. Stadion powstał na nasypach. Wyróżnia Znaczącą jego częścią jest strona zachodnia, która jest nieco wyższa od pozostałych. W 2014 roku stadion przeszedł od odnowę sektorów E i F, na których zamontowano kilkaset nowych krzeseł, wybudowano trybunę krytą, a także wymieniono oświetlenie, co zezwoliło na występ w drugiej lidze miejscowemu zespołowi. W marcu 2009 roku przystąpiono do rozbiórki starego kompleksu sportowego obok stadionu, na miejscu którego powstał nowy obiekt. Stadion miejski mienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Stadion żużlowy i piłkarski w Bydgoszczy, wybudowany w 1924 roku, wielokrotnie modernizowany, jest własnością miasta Bydgoszczy, a jego zarządcą jest Rzadka S. Polonia Bydgoszcz. 3 czerwca 1934 roku na stadionie rozegrano mecz pomiędzy reprezentacją polskiego pomarza i niemieckich plus wschodnich. Okrzyknięto go największym widowiskiem piłkarskim na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym. Zimą 1919 1964 roku na stadionie Polonii zorganizowano pierwsze w Polsce zawody motocyklowe Ice Speedway. 8 września 1970 roku podczas zawodów z okazji 25-lecia ilustrowanego kuriera polskiego zgasły światła wtedy na pas bezpieczeństwa wyjechało kilkadziesiąt samochodów i przy świetle z ich reflektorów dokończono turniej. Suzuki Arena, stadion piłkarski znajdujący się w Kielcach, jest to główny obiekt korony Kielce. Stadion określany jest także nazwą Arena Kielc. Stadion ma maksymalną pojemność 15 700 miejsc siedzących podczas krajowych rozgrywek ligowych lub pucharowych z racji ograniczeń wynikających z polskiego prawa, które nakłada na władze klubu obowiązek zachowania stref bezpieczeństwa pomiędzy sektorami kibiców miejscowych a sektorem kibiców drużyn przyjezdnych. Na trybunach mogą zasiąść jednocześnie 13 823 osoby. Ponadto posiada 777 miejsc siedzących w sektorze dla kibiców gości. Stadion w Kielcach jako jedyny stadion w kraju ma komputerowy system kontroli wejść. Trybuny otaczające z czterech stron boisko posiadają dwie kondygnacje. Wszystkie są zadaszone i podzielone na sektory. Stadion Miejski w Bielsku Białej, stadion piłkarski mieszczący się w Bielsku Białej, wbudowany w 1927 roku, zmodernizowany w latach 50. XX wieku. Pierwotnie pełnił funkcję zarówno stadionu piłkarskiego, jak i lekkoatletycznego. Budowa nowego stadionu rozpoczęła się w sierpniu 2012 roku, oficjalnie została zakończona w 2015 roku, ale na skutek różnych opóźnień i zaniedbań oficjalne otwarcie miało miejsce dopiero w 2016 roku. Na stadionie miejskim w Bielsku Białej w 1978 roku. Rozegrano mecze w ramach nieoficjalnych Mistrzostw Europy U18. W sezonie 2002-2003 Bielski Stadion miał największą średnią frekwencję w drugiej lidze. 22 marca 2018 roku na Stadionie Miejskim został rozegrany mecz towarzyski w ramach turnieju 8 narodów, w którym reprezentacja Polski U20 uległa Anglii 0-1. Stadion imienia Edwarda Jancarza. Stadion żużlowy znajdujący się na Gorzowskim Zawarciu przy ulicy Śląskiej położony pomiędzy ulicami Kwiatową i Jasną stanowi własność miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W 2005 roku został przyjęty przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim i od tego roku jest dzierżawiony przez Gorzu Wielkopolski. Stadion jest bardzo charakterystycznym obiektem w Gorzowie Wielkopolskim. Powstał na terenie byłego wysypiska śmieci i od ponad 60 lat znajduje się w jednym miejscu. Inicjatorem budowy stadionu był Mechanik klubowy Cieślicki, a pracami kierował Konstanty Sapkowski. Otwarcie stadionu nastąpiło w lipcu 1951 roku. Stadion miejski w Kaliszu. Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny położony na osiedlu Rajsków w Kaliszu powstały w latach 2011-2017 w wyniku gruntownej przebudowy stadionu. Pierwszy etap inwestycji trwał od grudnia 2011 roku do sierpnia 2012 roku i obejmował budowę po stronie południowo-zachodniej częściowo zadaszonej trybuny. W wyniku drugiego etapu inwestycji trwającej od lutego 2016 do września 2017 roku stadion zyskał po stronie północno-wschodniej zadaszoną trybunę o pojemności blisko 1500 miejsc i trybunę ziemną o pojemności blisko 5000 miejsc. Sektor dla kibiców drużyny przeciwnej dla 400 osób. Ponadto kilka bieżni oraz bieżni do skoków dal i trójskoku. Całkowity koszt budowy nowego stadionu wyniósł blisko 40 milionów złotych. Stadion Sosir w Słubicach. Kompleks sportowy w Słubicach budowany w latach 1914-1927, a następnie parokrotnie odnawiany. Podlega nadzorowi lubuskiego konserwatora zabytków, a jego walory historyczne wymienione są w wielu dokumentach samorządowych. Znajduje się na 16-hektarowym terenie należącym do Słubickiego Ośrodka Sportowego. Jest to obecnie jeden z najstarszych stadionów w Europie Środkowej. Jeszcze do wiosny 2013 roku, kiedy został usunięty, na terenie stadionu wznosił się były pomnik przyrody dąb szypułkowy obwodzie 350 cm i wysokości 15 m rosnący tu jeszcze przed samą budową stadionu. Ze stadionu korzystają zawodnicy miejskiego klubu sportowego Polonia Słubice oraz klubu lekkoatletycznego LKS Lubusz Słubica. Stadion imienia Zdzisława Krzyżkowiaka Stadion lekkoatletyczny i piłkarski wbudowany w latach 1957-1960 i gruntownie przebudowywany w latach 2007-2008. Stadion jest własnością miasta Bydgoszczy, jego jego zarządcą jest Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy Zawisza. Obiekt spełnia standardy UEFA oraz posiada certyfikat First Class IAAF. W latach 2005-2011 stadion imienia Zdzisława Krzyszkowiaka jako jedyny w Polsce spełniał owe normy i w związku z tym gościł najważniejsze imprezy lekkoatletyczne w kraju. E Stadion w Bydgoszczy, Stadion Piłkarski znajdujący się w Bydgoszczy. Na tym obiekcie rozgrywają mecze piłkarze Chemika Bydgoszcz. od 2004 roku. Stadion nosi imię Czesława Kobusa, prezesa Chemika w latach 70. i 80. XX wieku, inicjatora budowy ośrodka sportowego Chemika. Na stadionie mecze rozgrywa m.in. drużyna seniorów Chemika Bydgoszcz. W sezonach 1979-1980, 1991-1992... I 1992-1993 występowała w drugiej lidze, w pozostałych głównie w trzeciej lidze. Arena Częstochowa, wielofunkcyjny stadion w Częstochowskiej dzielnicy, w zawodzie, którego głównym użytkownikiem jest klub żużlowy Włókniarz Częstochowa. Na nieruchomości zajmującej powierzchnię blisko 10 hektarów, znajduje się tor żużlowy o długości 359 metrów, wraz z trybunami mogącymi pomieścić blisko 17 tysięcy kibiców, budynki klubowe, parki maszyn oraz parkingi dla kibiców. Pierwszy projekt. Stadionu powstał w 1928 roku, jednak z powodu braku funduszy, a później wybuchu II wojny światowej, budowa stadionu ruszyła dopiero po jej zakończeniu. I inauguracyjne zawody o Mistrzostwo Częstochowe zostały rozegrane w 1946 roku. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejny odcinek. Zapraszam Was również na kanał Światowa Historia, gdzie lada moment. Pojawi się materiał dotyczący starożytnej Grecji, dość długi, bo 20-minutowy. Oraz napiszcie w komentarzu swoją listę najładniejszych stadionów w Polsce. Cześć!